Materiał ma charakter humorystyczny, miej to na uwadze, jeśli akurat obrywał twój ulubiony film, dystans zalecany. Co jest nie tak z filmem Uncharted? Okej, ja zwykle wyśmiewam zarzucanie widza logotypami na początku filmu, ale tutaj mamy chyba zdecydowanego zwycięzcę. W sumie wszystkie napisiki trwają 1 minutę 30 sekund. Gdyby to był film na YouTube'a, to 90% widzów już dawno by ten materiał wyłączyła. No ale z kina szkoda wychodzić, prawda? Na ujęciu wprowadzającym Nathan ma na szyi sznureczek z pierścionkiem, natomiast na wszystkich ujęciach szerokich naszyjnik znika. A ten gość skąd się tutaj wziął? Jeszcze przed sekundą za Nathanem nikogo nie było. Typek wylazł z jednej ze skrzyń. Mam wrażenie, że wszelkie prawa fizyki w czasie tej sceny nie mają jakiegokolwiek znaczenia. Gdy scena z filmu zaczyna wyglądać jak przerywnik z gry komputerowej, to nie jestem do końca przekonany, czy to dobrze o tym filmie świadczy. Ten moment, gdy ktoś się gdzieś włamuje, a następnie przez kilka minut prowadzi rozmowę jakby nigdy nic. No, widzicie, nie trzeba było tyle gadać, to może byście zdążyli. Go get your thing, Sam. Swoją drogą, jak to jest, że policja chce brata Nathana zgarnąć, ale mimo to puszczają go teraz samego na górę, żeby się spakował, bez obstawy. Co może pójść nie tak? Okej, podziwiam umiejętności, ale to nierealne, aby dziewczyna nie poczuła, że nagle odpada jej z ręki bransoletka. A ten dla odmiany grzebie mu w spodniach. Świat złodziei, dosłownie. Victor Sullivan. You can call me Sully. Thank you. Nie do końca nadążam za tym dialogiem, za co mu Nate dziękuję, przecież chłop się tylko przedstawił. Sam, that I knew, disappeared a long time ago, so, no. Okej, Nathan ma szansę odnaleźć brata, którego nie widział od 10 lat i z którym był bardzo mocno związany. I co, od tak odmawia? Poza tym właśnie widzimy standardowe klisze z odmową udziału w misji, tylko po to, aby kilka scen później jednak się zgodzić. Hey kid, what took you so long? So when do we start? A, przepraszam, trwało to dokładnie jedną scenę. Poza tym Sam, brat Nate'a, wysyła mu pocztówki. Okej, fajnie, ale skąd Sam zna adres zamieszkania Nathana, Biggest collection of Spanish Renaissance art and artifacts anywhere this century. One of those items is La Cruz de la Armandad. Zawsze w tych przygodowych filmach bawiło mnie to, że te wszystkie artefakty od tak leżą sobie w muzeach, gotowe do wykradnięcia, każdy z nich ma osobną legendę, która okazuje się prawdziwa, a o ich funkcjach często można sobie od tak wygooglać. Ej, istnieje ktoś, kto zamyka książkę bez zaznaczenia, gdzie skończył? Zawsze dostaję frustracji, gdy przez pomyłkę zamknę sobie w ten sposób książkę i zapominam, gdzie skończyłem czytać. Na pewno takie zachowanie nie zwróciło nikogo uwagi na elitarnej, formalnej aukcji, gdzie wszyscy poruszają się, jakby połknęli kij. So we're gonna start off tonight's bidding at 200,000. Ej, dlaczego nie ma polskiej waluty? Jestem oburzony. Zaraz, przecież on przed chwilą oficjalnie brał udział w aukcji i wszyscy widzieli jego twarz. Rozumiem, że wystarczyło, że ubrał czerwoną marynarkę i wszyscy zapomnieli, jak wygląda, a następnie wręczyli mu artefakt warty miliony. Oh, thank God, guys! She's trying to steal the cross. Just put down the case and step aside. Skoro ona potrafi tak świetnie walczyć, to po co w ogóle odkładała walizkę, zamiast od razu wszystkich znokautować? You let her take the cross? You let her take the cross? Chloe niepostrzeżenie ukradła krzyż z plecaka Nate'a. Wszystko fajnie, ale jak ona niby to zrobiła? Chłopak przez całą rozmowę jest ustawiony do niej przodem, plecak ma zawieszony na plecach, a za sobą ma barierki. Aby dziewczyna w ogóle mogła ukraść ten krzyż, musiała jakoś najpierw otworzyć plecak, a żeby to zrobić, musiałaby znajdować się za Nathanem. Co, jak wiemy, było fizycznie niemożliwe. Na kolejnych cięciach zmienia się fryzura Nate'a. Witch Church. Santa Maria del Pi. St. Mary of the Pine. Serio, mamy tutaj samych doświadczonych poszukiwaczy skarbów, z czego Sully poświęcił na te poszukiwania kilka lat i żaden z nich nie przyporządkował obrazka z drzewem do kościoła z takim samym symbolem. Potrzebowali do tego Nate'a, który ogarnął sprawę w godzinę. Zaraz, to nie mogą się po prostu po swojemu włamać do tego kościoła? Chwila, ile oni butelek wina wypili? Naliczyłem w kadrze 9, to daje 3 butelki na głowę. Nieźle. ¿Quieres arruinarme el único lugar al que vengo para encontrar la paz? Spokój przy samej katedrze? No nie wiem, idę o zakład, że zaraz za granicą kadru piętrzy się cała masa turystów. No dobra, skąd on wiedział, że to trzeba nacisnąć? Turn. No i kogo niby miała ta pułapka zlikwidować? Jeśli klucze są na dole i trzeba kucnąć, aby je przekręcić, to tworzenie pułapki, która wystrzeliwuje pociski na poziomie stojącej osoby, mija się z celem.
O, i kolejna pułapka, która nikogo nie zabija. Kto to projektował? Ale ty dokładnie to zrobiłeś. Zatrzymałeś się. What are you doing? Blending in. Poprzez zdjęcie kurtki? Okej. Okay. I'm causing a distraction. Zaraz, czy oni nie mieli odciągnąć od siebie uwagi, a nie przyciągnąć jej do siebie? Nie rozumiem, ten film wszystko robi na opak. Pułapki, które nie działają, wtapianie się w tłum poprzez zdjęcie kurtki, odwracanie uwagi, przyciągając ją. Co jeszcze? Co? A ta skąd wie, że powinna dłubać w tym oku, poza tym, że przeczytała to w scenariuszu? No bo na pewno nie mogła tego wydedukować z informacji, które posiadali bohaterowie. Widać, że włas blokujący drogę unosi się pod wpływem ich uderzeń. Czy on sobie właśnie sam przesunął nogą krzyż za siebie, tak że go zgubił i musiał się obrócić, aby go złapać? Po co? Dlaczego? I znowu się od niej odwrócił. Co tu się w ogóle dzieje? Kto planował te sceny walki? Przecież to wszystko jest tak strasznie głupie. Dopiero co byli pod wodą, a już mają suche ciuchy. Siedzieli w tym bagażniku 10 godzin i wybrali na wyjście najbardziej niebezpieczny moment ze wszystkich. To nie mogli jeszcze odczekać godziny, gdy bezpiecznie wylądują? W czasie wszystkich scen na pokładzie samolotu Nate nie ma na szyi wisiorka z pierścieniem. Pojawia się dopiero w scenie na zewnątrz. Chcecie mi powiedzieć, że po tym wszystkim, lataniu w powietrzu, nurkowaniu w wodzie, nadal mają przy sobie osobiste rzeczy, portfel, kartę, pieniądze, nic nie poginęło, nic się nie zalało. A tutaj, moi drodzy, cutscenka z nowego Call of Duty. Ładne ujęcie, ale jak te statki tutaj w ogóle trafiły? Wpadły do środka przez tę dziurę u góry? Przecież to jakiś zamknięty kompleks jaskiń, nie miały nawet jak tutaj wpłynąć. No i fajnie, że te statki, które leżą setki lat, nie rozsypią się podczas takiego transportu. Karnych ptaków.